banda świrów i ta banda świrów przez dłuższy czas w Ekstraklasie grała naprawdę bardzo dobrze widowiskowo i mimo mniejszych umiejętności potrafiła stawić czoła najlepszym zespołom, w tym właśnie Legii Warszawa. Ten odcinek vloga miał nazywać się Futbolegia, ale zostanę przy futbologii, głównie ze względu na fatalny występ Legii Warszawa w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Warszawski zespół odpadł z eliminacji, przegrywając ze dużo teoretycznie słabszym mistrzem Słowacji, Spartakiem Trnawa. Dlatego w tym odcinku głównie o Legii Warszawa, o zwolnieniu trenera Deana Klafuricza, a także o najgorszych występach polskich drużyn w europejskich pucharach. Zapraszam. Prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski podjął moim zdaniem dobrą decyzję o zwolnieniu trenera Deana Klafuricza. Dean Klafuricz zupełnie nie radził sobie z prowadzeniem drużyny. Gwoździem do trumny było odpadnięcie ze Spartakiem Trnawa w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ale trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że no nie potrafił poukładać drużyny w obronie. Zmuszał zespół do gry trójką w obronie, a to piłkarzom się specjalnie nie uśmiechało. Nie chcieli grać w takim ustawieniu. Dlatego pomiędzy zespołem, a pomiędzy trenerem no relacje były coraz gorsze. Trzeba przyznać, że prezes Dariusz Mioduski bardzo często zmienia trenerów. Nowy, już docelowy trener będzie piątym szkoleniowcem w ciągu roku. Przy takim tempie zwalniania trenerów prezes Legii Dariusz Mioduski szybko dogoni Jesusa Gila, czyli legendarnego prezydenta Atletico Madryt, który w ciągu 6 lat zwolnił aż 19 szkoleniowców. Przypomnijmy, że Mioduski zaczynał panowanie w Legii, mając Jacka Magierę, którego zwolnił, zastępując Romeo Jozakiem. Za Romeo Jozaka przyszedł jego asystent Dean Klafuricz. Po Klafuriczu mamy Aleksandra Wukowicza, który będzie trenerem tymczasowym, a po Wukowiczu będzie piąty szkoleniowiec w ciągu jednego roku. Kto nim będzie? No, a więc właśnie, najwięcej mówi się o Adamie Nawałce, byłym selekcjonerze reprezentacji Polski. Nawałka miał w środę być w Warszawie. Mówiło się o tym, że spotka się z Mioduskim i mówiło się o tym, że już w środę może zostać trenerem Legii w Warszawa. Ale w ostatniej chwili Nawałka, z tego co wiem, zmienił plany i udał się na wakacje do ciepłych krajów. Kolejnym kandydatem, może to mniej znaczące nazwisko, ale na pewno tańszym kandydatem dla prezesa Mioduskiego, będzie Leszek Ojrzyński, który już ma dużą markę w polskiej ekstraklasie. Prowadził Koronę Kielce, prowadził Arkę Gdynia. Zespoły, które prowadził Leszek Ojrzyński, zawsze charakteryzowała walka, charakteryzowało serce do gry i to, że do ostatniej minuty nie poddają się i nawet przy słabszym wyniku starają się wyrównać, a nawet wygrać. Przypomnę, że na piłkarzy Korony Kielce prowadzonych przez Ojrzyńskiego niektórzy, może troszeczkę złośliwie, ale mówili banda świrów i ta banda świrów przez dłuższy czas w Ekstraklasie grała naprawdę bardzo dobrze widowiskowo i mimo mniejszych umiejętności potrafiła stawić czoła najlepszym zespołom, w tym właśnie Legii Warszawa. Kompromitacja Legii ze Spartakiem Trnawa szokuje, ale z drugiej strony nie jest to pierwszy taki fatalny wynik polskiej drużyny w europejskich pucharach, bo przed laty było tego bardzo dużo. W 2003 roku, tu muszę posiłkować się ściągawką, bo naprawdę sporo jest tych kompromitujących wyników polskich drużyn. W 2003 roku Wisła Kraków przegrała z Walerengą Oslo. Wtedy pojawił się w jednej z gazet taki tytuł: Wisła po Kraków. Może zbyt ostro potraktowano z jednej strony zawodników, ale z drugiej strony wtedy porażka Wisły Kraków była naprawdę dużym szokiem. W 2017 roku, czyli nie tak dawno, bo rok temu, Jagiellonia Białystok przegrała z FC Gabala z Azerbejdżanu, a Legia przegrała z Szeryfem Tiraspol z Mołdawii. 2016, Krakowia przegrywa ze Skendiją Tetowo z Macedonii. 2015, Jagiellonia odpada z Omonią Nikozja z Cypru. 2014, Lech Poznań odpada z islandzkim Stjarnan. 2013, ten sam Lech Poznań przegrywa z Żalgirisem Wilno, a 2011 Jagiellonia Białystok nie daje rady
jakże mocnemu zespołowi Irtysz Pawłodar z Kazachstanu. Za mną stadion Legii Warszawa, na którym w tym roku po raz kolejny nie zobaczymy rozgrywek Ligi Mistrzów. Piszcie w komentarzach, co waszym zdaniem jest przyczyną tak fatalnej gry Legionistów na początku tego sezonu, a także kogo typujecie na nowego trenera warszawskiego zespołu. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka vloga, możecie zobaczyć go tutaj. Jeśli wam się podobało, dajcie koniecznie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!